Duża część, właściwie praktycznie cała mojego dorosłego życia jest związana z tym miejscem, gdzie jesteśmy, z takim kwartałem ulic Tuwima, Piotrkowska, Narutowicza, Kopcińskiego. Stając na stosunki międzynarodowe, byłem przekonany, że będę zawodowym dyplomatą. Zawsze interesowały mnie sprawy świata i wielkich spraw, relacji, konfliktów między narodowościami. A interesowały mnie też różnorodność kultur, otwartość na to, co niesie świat. I zawsze chciałem być częścią tego typu procesów. W związku z tym pewnie wydaje się, że dość daleko od tego odszedłem, ale z drugiej strony jednak mam nadzieję, że wszystko, co robimy w Nowym Centrum Młodzi, w WC1, we wszystkich naszych centrach, jest też wizytówką naszego miasta, również na zewnątrz, poza granicami też kraju, także może w jakiś sposób te elementy zostały. Piąty rok w EC1, Miasto Kultury, czyli w dawnej elektrociepłowni, i odpowiedzialność za uruchomienie całego tego kompleksu kulturalno-edukacyjnego. Stworzyliśmy złożoną, zaawansowaną koncepcję tego, jak pokazać na nowo już w XXI wieku historię tego miejsca, także wzbogacić ją o inne elementy związane z nauką, techniką. Ale gdzieś na końcu tej drogi dla mnie najważniejsze jest to, żeby osoby tu przychodzące mogły rozwijać nie tylko swoją wiedzę, umiejętności, ale też, żeby to miejsce inspirowało ich do różnego rodzaju przemyśleń, marzeń, tworzenia nowych koncepcji. Technologia przeplatająca się z kulturą, ze sztuką, ale kulturą zakorzenioną w łódzkim dziedzictwie, czyli z filmem. Film jest dzisiaj medium, które się rozszerza bardzo na inne dziedziny. Wchodzi w interakcję z komiksem, z grami komputerowymi, z narracją interaktywną. Z tym stworzyliśmy tutaj tego typu opowieść nieoczywistą, ale myślę, że bardzo fascynującą. Na ten moment życia absolutnie chcę robić to, co robię. Czyli mogę powiedzieć, że całe moje życie gdzieś tutaj się przecina w tym miejscu, jakie jest to jakieś szczególne miejsce mocy dla mnie.